Zobaczcie, że wracamy teraz do tego pojęcia, które już przedstawiłam w związku z epoką oświecenia – utylitaryzm. Sama nazwa pozytywizm jest nazwą wyłącznie polską. Ja to zawsze powtarzam podczas tych moich kursów, ponieważ wywodzi się od takiego tytułu dzieła francuskiego filozofa Augusta Comte – Kurs filozofii pozytywnej. Pozytywny nie oznacza tutaj tego, co w naszych czasach, czyli czegoś dobrego, a coś, co jest produktywne, co jest praktyczne, co jest użyteczne. I stąd, moi drodzy, pozytywizm, czyli epoka, w której zgodnie z tą nowoczesną myślą zachodnią, także i literaci tworzą coś, co jest pożyteczne, czyli utylitarne. Na dalszy plan, poza poezją Adama Asnyka, którego zapewne kojarzycie ze słynnego już utworu do młodych, mamy raczej do czynienia z literaturą, w której dominuje proza i w tej prozie dominują takie tendencje pozytywistyczne, które są związane z podstawowymi hasłami epoki, jakie tutaj mam wypisane. Scjentyzm, czyli takie naukowe podejście do literatury. Zwróćcie uwagę, że w wielu książkach nie brakuje odniesień do wiedzy, na przykład z dziedziny botaniki. Swego czasu właśnie z tego powodu mnóstwo uczniów nienawidziło czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, gdyż popisywała się tam ona licznymi opisami przyrody i wiedzą z dziedziny botaniki. Praca u podstaw. Praca u podstaw oznaczała współpracę z tymi najuboższymi warstwami społecznymi. W XIX wieku, tak naprawdę już pod koniec, niemal 90% społeczeństwa to byli ci najbiedniejsi, to byli ci mieszkańcy wsi, którzy byli niepiśmienni. W Szkicach węglem Sienkiewicz opisał tragedie wynikające z takiego właśnie stanu rzeczy. Dlatego też należało jak najwięcej pracować z tymi ludźmi, żeby wyławiać zdolnych, dawać im szansę, ale też uczyć po prostu czytania, pisania i liczenia. Bo naród, który jest niewykształcony i ogłupiały, to jest tak naprawdę naród, którym o wiele łatwiej się rządzi, a w tym wypadku rządziło zaborcom. Stąd pozytywiści nawoływali do budowania szkół, na przykład na wsiach. Duży udział na przykład miała w tym Eliza Orzeszkowa. Praca organiczna to praca wszystkich warstw społecznych między sobą. Społeczeństwo, jak to widzicie, w lalce było mocno podzielone na tych najbogatszych arystokratów, którzy mieli wszystko i nie interesowali się pozostałymi, poprzez szlachtę, inteligencję, biedaków czy też mieszczan trzech narodowości. Gdyby te warstwy się ze sobą zjednoczyły, gdyby zaczęły się nawzajem przenikać i współpracować, społeczeństwo stałoby się silniejsze. Emancypacja kobiet. Po powstaniu styczniowym wiele kobiet zostało bez oparcia w mężczyznach, którzy mogli pracować na rodzinę. Kobiety nie były kształcone, nie miały też szansy na znalezienie pracy, żeby utrzymać siebie i na przykład dzieci. Stąd też hasło emancypacji, czyli umożliwienia kobietom nauki, na przykład zawodu i szukania pracy, a jeśli już, to tak dobrze płatnej jak ta dla mężczyzn. Asymilacja Żydów, czyli rozpoczęcie traktowania Żydów tak, jakby to byli członkowie naszego normalnego społeczeństwa. Chcieli zachować swoje tradycje i obyczaje, ale przecież czuli się Polakami, którzy także, między innymi, walczyli w powstaniu styczniowym. Entuzjazm dla nauki, czyli głoszenie potrzeby kształcenia. No i wreszcie pojawiająca się także z zachodu tendencja do tworzenia postaci i rzeczywistości w powieściach, opartej o nurty realizmu i naturalizmu, a więc bardzo dokładne odwzorowanie rzeczywistości, nawet indywidualizacja języka postaci i naturalizm, a więc takie naukowe wręcz podejście do bohatera, często pokazujące bohatera z nizin społecznych, który kieruje się instynktem biologicznym, ale no właśnie naturalizm zapewniał nam takie sceny w powieściach, których do tej pory nie było. A przecież dlaczego nie pokazywać tej brutalnej strony rzeczywistości? Stąd w Zbrodni i karze macie chociażby opisaną dokładnie scenę zabójstwa starej lichwiarki. Ta powieść realistyczna to na przykład właśnie Zbrodnia i kara,
i lalka. Potop jest tutaj powieścią historyczną, która też w Polsce wówczas robiła ogromną karierę, ale to wynikało z takiej potrzeby pokrzepienia serc, chociaż nie można powiedzieć, że powieść historyczna była modna tylko w Polsce, no bo w ogóle wtedy pojawiła się taka też tendencja do tworzenia takich powieści.